wytworzyć w takim małym mieście super rodzinę i super zdanie. Musimy się na nowo wziąć i się po prostu mocno, mocno, jeszcze więcej wziąć do pracy. Kolędę w domu na Wigilii, ale generalnie nie miałem okazji tak profesjonalnie w studiu nagraniowym śpiewać. Chwała na wysokie dzieje i to powiedzieli. Chwała. Chwała. Jaka chwała? Chwała. Fajne przeżycie, dużo powtórzeń, żeby było z czego posklejać, więc dosyć wyczerpujące, ale fajne doświadczenie. Na wysokość. A pokój na ziemi. Jeśli chodzi o Nikiego, to naprawdę w porządku facet, fajnie się z nim rozmawia, bo jakby nie czuć tej różnicy wieków, więc naprawdę jest w porządku. Można z nim o wszystkim porozmawiać, sprawia wrażenie bardzo otwartego człowieka i sam powiedział, że jeśli on nam pomaga, to on chce też naszej pomocy, bo jeździmy więcej na tym torze leszczyńskim i jakieś wskazówki dotyczące jazdy na tym torze, więc... Nie, to nie wygląda z tej strony, z mojej strony tak, że to jest ciężar i staramy się utożsamiać z kibicami i chcemy robić wszystko, żeby kibiców zachęcić do przychodzenia na stadion, żeby nas dopingowali, więc jeśli my oczekujemy dopingu z waszej strony, to wy macie prawo oczekiwać od nas tego, że chcecie porozmawiać, spotkać się, zrobić fotkę. Nie ma problemu, wszystko musi działać w obie strony i jak najbardziej jestem za takimi akcjami.
On sam zresztą powiedział, że na to, że włącza mu się agresor, a za to, poza torem jest jednak innym człowiekiem. A to jest całkowicie zrozumiałe, bo miałem wiele sytuacji takich, że po prostu też na to, że chciałem komuś tam wymierzyć sprawiedliwość, ale lepiej spokojnie poczekać chwilę i w parkingu ochłonąć i wyjaśnić sobie to słowami. Nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc, niedługo mi pamięci w telefonie zabrakło do kamerowania tego wszystkiego. Ja myślałem, że generalnie Fogo jest mniejszą firmą, a tu okazało się, że jedna hala, druga hala, za trzecią halą czwarta hala i więcej jeszcze tych hal, więc dużo tego sprzętu, na każdej hali działo się to zupełnie coś innego, ale wszystko w tej najważniejszej hali wszystko się działo, że wszystko z poprzednich było zbierane do jednej i tam wszystko w jedną całość było skręcane. Dużo czasu mieliśmy tutaj do spotkania z prezydentem, więc gdzieś tam dyrektor zarządził, że pójdziemy na nieoczekiwane spotkania do dzieciaków i naprawdę wszystkie klasy bardzo zaskoczone, więc bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Kalendarz naszych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
szefem, ale żeśmy po prostu tak ustalili z panem Piotrem, prezesem Rusieckim, że to ostatni, ten ostatni rok i tak dalej, ja mam zacząć, a on to dalej elegancko będzie później poprowadził. Chodzi o naszą drużynę, no to chcemy wrócić na tron, no gdzieś tam przed tym sezonem 2013 gdzieś tam było to, że Fortuna Kołem się toczy i gdzieś tam co 3 lata był ten mistrz Polski. Nie udało się w 2013, ale mam nadzieję, że w 2014 postaramy się o złoto. Mamy skład ku temu, jedna zmiana w zespole, miejmy nadzieję, że na lepsze. Wszystko w naszych rękach, tylko możemy zachęcić kibiców do przechodzenia na stadion i do dopingowania nas.